Rozpoczęły się dziesiąte spotkania z książką na walizkach. Po bibliotekach Dolnego Śląska krążą pisarze i spotykają się ze swoimi czytelnikami. W Miejskiej Bibliotece z młodzieżą spotkała się Agnieszka Tyszka. Autorka przyjechała do Bolesławca z dwiema książkami, Kredens pod Grunwaldem i Maile na miotle. W obydwu znajdują się dodatki specjalne w postaci prawdziwej historii. Tutaj mamy bitwę pod Grunwaldem, a tutaj mamy wątek, ponury wątek historyczny związany z procesami czarownic. Agnieszka Tyszka jest z wykształcenia polonistką, wydała kilkanaście książek, pracowała jako dziennikarka prasowa. Pisze również słuchowiska radiowe, jej zabawne i pouczające bajki ukazywały się w telewizyjnej Jedyneczce. Do Bolesławca pisarka przyjechała w ramach dolnośląskich spotkań pisarzy z młodymi czytelnikami pod nazwą Z książką na walizkach. To akcja, która została wymyślona w 2004 roku. Ideą projektu jest dotarcie z książką do najodleglejszych zakątków Dolnego Śląska. Akcja jest realizowana na przełomie maja i czerwca.